serdecznie za zaproszenie, za to, że też Państwo skorzystaliście z tego zaproszenia, żeby dzisiaj porozmawiać o tym, co jest ważne i konieczne, bo wojna za granicą, ale też ta sytuacja związana z tym, co się dzieje w rolnictwie, jest trudna. Dzisiaj powstała inicjatywa tak zwanej Zielonej Niedzieli. Dzisiaj spotykamy się w województwie lubelskim, ale też będziemy spotykać się we wszystkich województwach Polski o tym, by rozmawiać o problemach rolnictwa, o wyzwaniach na najbliższy czas, bo w tej przestrzeni publicznej, w tej debacie publicznej za mało miejsca poświęcamy rolnictwu. Jak opcja rządząca, która przed wyborami jest w najmniejszej wsi, jak jest przed wyborami w najmniejszym siole i prosi o głosy i szuka tego wsparcia i poparcia, a za tydzień, miesiąc czy dłużej zapomina o tych problemach, o rolnikach. No to taka karygodna ustawa jak piątka Kaczyńskiego. Co by było dzisiaj, gdyby ona obowiązywała? Jak to by wszystko dzisiaj wyglądało? Dzisiaj, kiedy mówimy o tej ogromnej pomocy Polaków dla właśnie Ukraińców, dla uchodźców z Ukrainy, musimy patrzeć do przodu i myśleć, jak zabezpieczyć żywnościowo Polskę i Europę. To nie jest coś, co niektórzy mówią, że my kogokolwiek chcemy dzisiaj straszyć. Nie na tym rzecz polega, ale jak widzimy, że dzisiaj wypływają z polskich portów statki pełne zboża, to powinna nam się lampka zapalić i pomyśleć, a co będzie, kiedy Ukraina swoich pól nie obsieje, kiedy nie sprzątnie tego, co zostało zasiane na jesieni, kiedy będą obowiązywać embarga z Rosją i my dzisiaj będziemy wyprzedawać nasze zapasy. Nie mówię, że zupełnie mamy to zablokować, ale monitorować i monitować, jak ta sytuacja wygląda, żeby nie było tak, że dzisiaj sprzedajemy, a za chwilę będziemy szukać, że trzeba kupić. Widzimy, jaka jest wiosna. Wiosna jest póki co trudna. Sucho, duże przymrozki w nocy, no i ta wilgotność, która spada i już za chwilę będziemy pewnie mieli pierwsze alerty, że nie można wchodzić do lasu, bo to grozi pożarem. Opadów brak i na najbliższe dni, najbliższe tygodnie tej nadziei związanej z opadami nie widać. Być może to się zmieni, oby to się zmieniło. Coś zaczyna się dziać. Zielone Niedziele PSL-u i spotkania właśnie z przedstawicielami środowiska rolników. Wskazane w dobie tego, co się dzieje. Bardzo dobrze, że to spotkanie dzisiaj odbywa się właśnie tutaj w Białej Podlaskiej. Ostatnie te dwa lata to był bardzo trudny czas zarówno dla rolników, jak i dla pozostałych grup społecznych. Funkcjonowaliśmy w dobie pandemii, w dobie obostrzeń, więc to jakby pierwsze spotkania, które już w sytuacji, kiedy ministerstwo znosi pewne obostrzenia, gdzie ludzie mogą w sposób legalny już spotykać się i dyskutować o problemach. Dzisiaj, jeżeli chodzi o sytuację w rolnictwie, to wszyscy, którzy widzimy, jak trudno dzisiaj rolnicy funkcjonują z racji tych wysokich cen, środków ochrony roślin, paliwa i tak dalej, trzeba się spotykać, trzeba dyskutować. Bardzo dobrze, że parlamentarzyści znajdują czas, żeby spotykać się z rolnikami, wsłuchiwać się w te właśnie problemy, o których mówią rolnicy i trzeba szukać po prostu lepszych rozwiązań, bo naprawdę dzisiaj znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji. Miejmy świadomość, że obecne wydarzenia na Ukrainie, one bardzo mocno wpłyną na naszą sytuację, również w Polsce. Wszyscy wiemy, że Ukraina była spichlerzem Europy, tak potocznie zawsze się o tym mówiło. Obecne ceny środków ochrony roślin, nawozów są tak ogromne, że rolnicy, z którymi ja rozmawiałem,
jednoznacznie mówią, że będą co niektórzy decydowali się nawet na ugorowanie swoich pól z racji tego, że po prostu nie będzie ich stać na to, żeby te pola uprawić. Weźmy pod uwagę, że ceny nawozu wzrosły o 300 i więcej procent, a ceny wieprzowiny czy wołowiny, one praktycznie pozostają niezmienne, więc dzisiaj trzeba zadać sobie pytanie, skąd rolnicy mają brać pieniądze, żeby mieć za co uprawić pola. I to jest naprawdę bardzo poważne dzisiaj zadanie dla resortu rolnictwa, żeby usiąść do poważnej dyskusji i zastanowić się na takiej prawdziwej, konkretnej pomocy rolnikom, bo dzisiaj mówimy o dopłatach, powiedzmy, 500 czy 250 zł do hektara, tylko bardzo łatwo możemy usiąść i przekalkulować, że te pieniądze po prostu to są śladowe. To jest śladowa pomoc, która na pewno tutaj nie poprawi tej sytuacji naszych rolników. Wydawałoby się nam, mieszkańcom miasta, że rolnictwo zazwyczaj ten temat nas nie dotyczy, ale przecież ta polityka i to, co się dzieje, niestety, ale może wpłynąć na nas, mieszkańców miast, jako konsumentów, na ceny tych produktów. Ale panie redaktorze, oczywiście, że tak będzie. Osoby, które na co dzień nie mają związku czy kontaktu z rolnictwem, nie do końca zdają sobie sprawy z tego, że w sytuacji, kiedy rolnik nie wyprodukuje określonej ilości zboża, no to wówczas albo to zboże trzeba będzie sprowadzić i zapłacić za nie drożej. Jeżeli zapłacimy za nie drożej, to ten finalny produkt końcowy, który trafia do nas, do konsumentów, on również będzie droższy i tego powinniśmy mieć po prostu świadomość. O polskim rolnictwie trzeba rozmawiać ze względu nawet na tak ciężką sytuację, bo bez żywności nie ma życia. I to jest takim odniesieniem najważniejszym i o tym trzeba rozmawiać mimo tych trudnych problemów, które nas dotykają. Wiadomo, ten język też się musi zmienić. Bo jadąc przez polską wieś, również podlaską, myśmy ostatnio redakcyjnie podróżując po powiecie bialskim zauważyli, że o ile gdzieś tam zobaczymy, uświadczymy kurki chodzące sobie spokojnie, znoszące jajka i gdzieś tam gdaczące, to już tych naszych świnek popularnych, krów i koni nie zobaczymy, a to nie jest związane z naszym zabezpieczeniem co do żywności właśnie. Tak, i to jest tragedia mojej wsi, mojej gminy i tego powiatu. Wyzbyliśmy się rzeczy, które w tej chwili, która jest za naszymi plecami, ta tragiczna wojna, która powinniśmy mieć te rzeczy, które kiedyś nasi dziadkowie przetrwali, dzięki temu powstanie warszawskie. Wojna cała przetrwała, że była kurka, była świnka. Dzisiaj zarządzenia unijne, nasze, rządowe tutaj stworzyły taką sytuację, że nie możemy. Nie możemy nadal produkować trzody chlewnej, wyzbywają się ludzie krów ze względów finansowych. No ta wieś ubożeje po prostu w żywność. To jest straszne. Dzisiaj nasze gospodynie nie sadzą ziemniaków tak jak kiedyś pod nogę nawet, jak to można by było nazwać, nie ma warzyw. No jesteśmy zubożeni potężnie, skazani tylko i wyłącznie na sklepy i ogromne markety. No myśmy właśnie w miastach chyba przyzwyczaili się do tego, że pojedziemy do marketu, zrobimy zakupy, na najbliższy tydzień to wystarczy, tylko że nie pomyślimy o tym, że tej żywności może rzeczywiście zabraknąć, albo przynajmniej może drastycznie wzrosnąć jej cena. Chyba tak. I tutaj tak właśnie niekiedy jak z panem redaktorem rozmawiam, chciałbym apelować do mieszkańców miasta nawet, jedźcie na tę wieś, szukajcie gospodarzy, namawiajcie ich na to, żeby nawet wam posadzili tych parę rządków, bo to jest mądry sposób na to, że ja na przykład 15 ary mógłbym przekazać nawet komuś, żeby sobie zagospodarował nawet osiedlowi, bo to naprawdę dużo nie trzeba. Dzisiaj worek kartofli wysadzenia to daje już nam na przykład rzędu 100-200 osób wyżywienia. To są drobne rzeczy, ale o tym trzeba rozmawiać. Z tego się nie wolno śmiać, naprawdę. Drodzy rodacy, to nie są żarty. My mówimy nieraz, słyszę nieraz, jak mówiłem o bezpieczeństwie mojej wioski i tak dalej, jak się zaczynają śmiechy, chichy. To samo było, widzicie, nieprzygotowanie Ukraińców, gdzie dzisiaj łapie reklamówkę z rodziną, najważniejsze życie ratować. I co się dzieje? Przyjeżdża do nas z niczym. Każdego z nas to może czekać. I pomyślcie o tym i rozmawiajmy. Naprawdę najwyższa pora.